Pierwszy subiektywny przegląd prasy w ferie zimowe. Tematem numer jeden zarówno w naszym regionie, jak i w Polsce jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale o tym nie będziemy mówić, gdyż dużo na naszej antenie możecie o tym posłuchać i pooglądać. Ty, Bartek? Tak. Ciekawie dzieje się na Łukowskim Ośrodku Kultury, a raczej nie dzieje się właśnie na Łukowskich Basenach. Tam, jeśli chodzi o przebudowę czy też remont największej niecki basenów, to właśnie w obecnej chwili nie istnieje, ponieważ jest zastój prac. Zastój prac generuje kolejne problemy, ponieważ firma dwóch podwykonawców, czeska firma, która stworzyła tą nieckę, ma problem, że już wywiązała się z pracy, a nie może jej przywieźć do Polski, ponieważ tutaj fundamenty są niegotowe i nie można jej obsadzić, przez co ponosi dodatkowe koszty magazynowania tejże niecki. Natomiast firma z Katowic, która wykonała, już praktycznie jest na finiszu prac, wykonała zjeżdżalnie i tym podobne atrakcje, także będzie musiała magazynować wszystko i dodatkowo ponosić koszty. No i teraz wychodzi tak, inwestor obrzuca oczywiście winą firmę, która prowadzi projekt, firma, która prowadzi projekt, zrzuca winę całą na inwestora. A czas ucieka. A czas ucieka. Ciekawe, no jesteśmy bardzo ciekawi, czy wyrobią się w zapowiedzianym terminie, którym jest 31 maja tegoż roku. Właśnie tego roku, to jest nie 2018. Nie, 17 roku. Ja jeszcze ten temat będę kontynuował, tyle że we wspólnocie łukowskiej, i właśnie już wiem, dlaczego ten nasz przegląd nazywa się subiektywny, no bo jednak te artykuły są trochę subiektywne. Są, jak najbardziej. Tu wychodzi, że z twojego, że są jakieś opóźnienia, a tutaj czytam wywiad z burmistrzem miasta Łuków i pozwolę sobie zacytować, że było opóźnienie, ale teraz już tam praca wre, w międzyczasie dużo dzieje się poza Łukowem, firma czeska przygotowuje elementy stalowe do zespawania. To, o czym mówiłeś. Tak no jest. I oni przygotowali i mają... Tak jest, czyli nie wiadomo, kto tu jest niedoinformowany, ewentualnie kogo słuchać. Tak. A propos burmistrza, to też jest jednym z bohaterów jednego z ostatnich wydarzeń, a mianowicie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, jaka miała miejsce 16 stycznia. Niezwyczajnej chyba. Niezwyczajnej, nadzwyczajnej. Chciałoby się powiedzieć, że niezwyczajnej. Niezwyczajnej, nadzwyczajnej. A mianowicie sesja dotyczyła wmurowania tablicy pamiątkowej bohaterów win, łukowskich bohaterów win. No i tu się pojawia problem, ponieważ inicjatorem całej akcji jest radny Pułdowski, który chciałby wmurowania tejże tablicy w gmach łukowskiej prokuratury na ulicy Piłsudskiego. Z całej sesji powstał jakiś wielki cyrk tak naprawdę. Zaczęły się docinki, jakieś przekrzykiwania, tak naprawdę zero merytoryki. Sesja została praktycznie nierozstrzygnięta, ponieważ, aczkolwiek może i rozstrzygnięta, ponieważ... No głosowanie było. Głosowanie było i głosowanie, w końcu głosowaniem radni odrzucili cały projekt, aczkolwiek burmistrz zapowiada, że projektu samego nie odrzuca, daje mu dalej zielone światło, proponuje inne miejsca. Z kolei radny Baranowski zaproponował w ogóle miejsce niezwiązane ani z Urzędem Bezpieczeństwa w Łukowie, ani z żołnierzami wyklętymi, tylko w parku. Także póki co dalej jest nic... kilka kamieni w parku, tak to jest, można jeszcze... Tak jest, także póki co dalej nic nie wiadomo. Jest impas, temat będzie dalej poruszany na najbliższej, zwyczajnej Radzie Miasta. Dużo działo się na ostatniej, nadzwyczajnej, niezwyczajnej sesji. Dużo też dzieje się, jeśli chodzi o urzędnicze stanowiska. Pisze o tym Piotr Giczela w Tygodniku Siedleckim. Duże przetasowania urzędniczych kadr. Zaczęło się od śmierci Henryka Kożucha, naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury Łukowskiego Starostwa. Na jego miejsce wskoczył Paweł Durka. No i później zaczęły się jakieś tam... I się zaczęło, lawina. Tak. Zmiany nastąpiły także w ZGL-u, w Urzędzie Miasta, gdzie zatrudniono Sławomira Rzymowskiego na stanowisku pomocniczym, a nie urzędniczym. Aha. A dlaczego? Możecie sobie tutaj doczytać. Dużo zmian także w starostwie powiatowym w Łukowie. Krzysztofa Piskorka, naczelnika Wydziału Geodezji, zastąpił Mariusz Kopeć. A Przemysław Suchodolski, to chyba jest taki największy, najgłośniejszy transfer, poszedł na zastępstwo
zastępcę do zarządu dróg powiatowych. Być może to będzie dobra zmiana, bo to jest bardzo słaba instytucja i docelowo chyba pan Przemek ma zastąpić obecnego dyrektora, czyli pana Sokoła, który szykuje się na jakąś tam emeryturę. Co jest ważne w tym całym przetasowaniu urzędniczych kadr? Żadne z wymienionych stanowisk, a jest ich tutaj sporo, nie zostało obsadzone na drodze konkursu. Wszystkie były w ramach tak zwanego urzędniczego awansu wewnętrznego. Urzędniczego czy partyjnego nie wnikamy, dzieje się, informujemy. Poprzechodzili sobie po prostu. Poprzechodzili. Tak. A to stąd dotąd. Dokładnie. Tak. W każdym razie topowym tematem, takim najistotniejszym ostatniego tygodnia jest oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Aczkolwiek nie będziemy tutaj poruszać, zapraszamy do materiału na Magnes TV. I pan burmistrz był bohaterem dzisiaj niejednego artykułu. Zachęcam do głosowania na pana burmistrza w kategorii osobowość roku w plebiscycie kryształowych magnesów. Kto tak chce, może oddać, wysłać zaprosznego SMS-ika. Do zobaczenia. I do zobaczenia za tydzień.